i panowie. Chłopcy i dziewczęta. Witamy w piątej edycji konkursu Mam Talent. Dziękujemy za to, że jest was tak dużo oraz za pozytywny odbiór poprzednich edycji. Zapoznam was z zasadami konkursu. Występujący pokoleni utalentowani uczniowie naszej szkoły zaprezentują swoje talenty. Po każdym występie jury wypowie się na temat poszczególnych występów i oceni je, przyznając punkty w skali od 1 do 10. Na tej podstawie zostaną wybrane 3 najlepsze występy, ale bez przyznawania miejsca. Który z nich będzie najlepszy, będziecie mieli wpływ na to wy, dlatego że w najbliższych dniach zostaną wam rozdane karty do głosowania. Na karcie będzie można zakreślić jeden występ. Wyniki zostaną ogłoszone po weekendzie. Występujący dziś uczniowie będą mogli zaprezentować swoje talenty powtórnie na festynie Dorośli Dzieciom, który odbędzie się w najbliższą sobotę 8 czerwca. Zaraz zaczniemy, ale ktoś musi ocenić naszych zawodników. Zapraszam bardzo miłą oraz sympatyczną Hannę Białą. Zapraszam Zacharego Myszkowskiego, najlepszego aktora tego roku szkolnego. Zapraszam najlepszą pod słońcem przewodniczącą naszej szkoły, Igę Drożdżewicz. Zapraszam naszą nauczycielkę, panią Joannę Soszkę. Aby nie przedłużać, przekazuję mikrofon Jankowi Gutkowskiemu, który będzie zapowiadał naszych uczestników. Jako pierwszy wystąpi Cezary Nowak z klasy 8 C z grona na akordeonie Polka Fińska. Dziękujemy za tą grę i posłuchajmy, co ma nam do powiedzenia jury. Cóż mogę powiedzieć? Ja kocham, jak ty grasz i dobrze o tym wiesz, więc dla mnie skromny dzień się. Nie, oddaję mikrofon. Ja myślę, że bardzo piękny występ, piękny akordeon, doceniam też starania, piękny też gracz, wykonawca, więc ja daję, myślę, mocną 8. Przekazuję mikrofon pani o Soszce. Dobrze, słuchajcie,
To prawda, że jak się słucha Czarka, to aż serce się raduje, że są tacy uczniowie, tacy młodzi ludzie, którzy chcą poświęcić swój czas na to, żeby tak długo ćwiczyć, żeby osiągnąć takie umiejętności. Wielkie brawa dla Czarka, naprawdę chylę czoła. To jest wielkie wyzwanie dla młodego człowieka, który chciałby pewnie czasem pojeździć na rowerze, na rolkach i spotykać się z kolegami, a jedzie do szkoły muzycznej i tam ćwiczy i ćwiczy później również w domu. Także ja gdybym mogła, to ja stawiam... O, nawet tak. Także wielkie gratulacje i trzymaj tak dalej, Czarek. Wiem, że szykowałeś się na ostatnią chwilę, mimo to bardzo, bardzo mi się podobało, więc jak na mnie dziewiątka. Na drugim występie zobaczymy freestylującą Natalię Konkę z klasy 6 D i Maję Stodulską z klasy 4 B. Moim ulubionym stylem muzycznym, ale mam bardzo dużo szacunku dla tych osób, które ten rap uprawiają, śpiewają, tańczą, bo zawsze robią to na bardzo poważnie. I trochę mi tej powagi u was tutaj zabrakło. Nie wiem, czy kojarzycie, ale teraz taki ogólnopolski, taki no, telewizyjny program, nie wiem, chyba Mam Talent, tak? Wygrał chłopak rapujący, bardzo młody człowiek, ale zrobił to tak niezwykle przejmująco i tak poważnie podszedł do tego konkursu. No i tego mi u was zabrakło, tak? Dziewczyny, jak już chcemy coś robić, to już tak wiecie. Na poważnie, bo chcemy pokazać się z jak najlepszej strony. Ja również zgadzam się z panią Soszką i tak, tylko tyle chciałam powiedzieć. Moim zdaniem
bardzo Natalka się śmiała, się śpiewała tylko Maja i no średnio wyszedłam ten występ, jak dla mnie 6. Ja myślę, że tekst był starannie dobrany z rymami, z przekazem też widać, że prosto od serca, z życia wzięte teksty, pewnie waszego życia, bo dla naszego za bardzo i widzów nie ma to znaczenia, co to są apka i czyli jaka jest różnica między jabłkami. Szkoda, że bitu rytmu sami nie zrobiliście. Tekst też troszkę nie pasował zbytnio do bitu, ale myślę, że sam wymyślony tekst mogę dać 9. Teraz usłyszymy śpiew w wykonaniu Antoniego Wójcika z klasy 4 C Tequila. Bardzo emocjonujący występ. Wysłuchajmy, co ma nam do powiedzenia nasze ulubione jury. Ja wiem, że tutaj publiczności bardzo się podobał ten występ, ale z szacunku do innych artystów, którzy włożyli w występ więcej pracy, dam ci 5. Ja zauważyłam, że bardzo skradłeś serca widowni. Uważam, że inni bardziej się postarali, ale mi się podobało, więc 6. Ale takie mocne. Ja powiem tak, występ bardzo mi się podobał, wykonanie muzyczne Benissimo. Jest przepiękne, tekst taki średni, ale myślę, że mi się bardzo podobało i ja powiem tak, ja dam ci 6, ale jeżeli zrobisz salto w tył, to dam ci 7. Ja zaraz wyłączę go. No to 6. No dobrze, słuchajcie, ja się staram cały czas doszukać związku tego rekina z tą tequilą. Nie mogę i moja wyobraźnia chyba jest za wąska w tej kwestii. Nawet to, że tylko ograniczyłeś się do śpiewania tego jednego słowa tequila, trudno właściwie powiedzieć o śpiewaniu,
ale gdybyś nam tutaj trochę potańczył, to myślę, że byłoby jeszcze ciekawiej. Natomiast na ten moment 7. Teraz zobaczymy pierwszy taniec w wykonaniu Judyty Opulskiej z klasy 4 A. A więc usłyszmy, co mają nam do powiedzenia nasi jurorzy. Po pierwsze, chciałabym zaznaczyć, że bardzo szanuję Cię za odwagę, którą pokazałaś tutaj właśnie występując. No, taniec nie jest zazwyczaj... No, może tak, nie podobała mi się do końca choreografia, ale widać, że włożyłaś w to wiele pracy, więc dla mnie 6,8. Nie wiem, jak mam to pokazać, trzymając mikrofon, ale no. Dobra, 7. Jak dla mnie to muzycznie było naprawdę świetnie, ale technicznie jeszcze musisz się trochę podciągnąć. Jednak też, tak jak Iga, szanuję Cię za to, że w ogóle odważyłaś się wystąpić przed nami i jak dla mnie też 7. Ja uważam, że też choreografia trochę słaba. Nie wiem, kto ją robił, ale lepiej już nie brać od niego. Od niej, nie wiem.
Wykonanie widać było, że się wczuwasz bardzo w muzykę, co też jakby też fajnie wygląda. Zdecydowanie mi się nie podobał sam utwór. Nie wiem, czy może go lubisz, może tak go wybrałaś, ale dla mnie do tańca jest słaby. Jednak myślę, że wykonałaś to jak najlepiej mogłaś, dlatego ja ci dam 7. A ja uważam, że za ekspresję należą się Judycie bardzo duże brawa. Bo słuchajcie, widać było, że jej to sprawia bardzo dużą frajdę, taki taniec. A poza tym ja myślę, Judyta, że powinnaś pomyśleć, skoro masz poczucie rytmu, bo to było widać, że powinnaś jednak gdzieś spróbować znaleźć taką formację taneczną, która by cię dalej poprowadziła. Więc ja zdecydowanie za ekspresję, za odwagę i za mimo wszystko... Kto ci tę choreografię przygotowywał? I za to, że zrobiłaś to sama, ode mnie masz 9. Teraz wystąpi przed Państwem Natalia Kamińska z klasy 6 B z żonglerką kulami. Czego mamy zacząć? Nocy już nie mogę spać. Ludzie się tłumaczą. Już nawet nie ogarniam strat. Światła nie będzie nas, nas. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobry mierz wywiał nam na zewnątrz. Bez światła nie będzie nas, nas. Lubię, kiedy nad nami panuje. Dobry występ, ale ja nie oceniam, a więc wysłuchajmy naszego jury. Zahipnotyzowałaś nas.
przyznaję szczerze, było kilka wpadek, aczkolwiek ja kocham te twoje kulki. 9. Z tego, co widziałam, jak Zachary próbował twoimi kulkami cokolwiek zrobić, to jest to naprawdę trudne, aby się nie uderzyć. Zresztą to samo Iga, jak dla mnie 8. Nadal mam guza od tej kulki. Ja 2. Według mnie też wiem, jak długo trenujesz taniec z kubkami. Długo, kilka lat, naprawdę już nie pamiętam dokładnie. Też to jest ciekawe zainteresowanie, mało osób to prawie też próbowałem. Wiem, że to jest trudne, szczególnie żeby to się nie poplątało w trakcie występu, jeszcze takiego długiego. Więc też doceniam starania i myślę, że dam dobre 8. Nie lecę w kulki. No dobrze, ja też się zastanawiałam, jak to jest możliwe, że nie da się tego, nie da się zawinąć wokół siebie tych kulek, jak tak szybko machasz tymi rękami w tych nadgarstkach, tak sprawnie się poruszasz. Gratuluję, naprawdę trudna sztuka, dla mnie 9. Teraz zobaczymy układ taneczny w wykonaniu Leny Fix i Julki Prókniewskiej z klasy 6 E. Oraz wysłuchajmy naszego jury. Mi się bardzo podobało, ale tak naprawdę bardzo, więc 9,5 daję. Momentami byłyście troszeczkę nierówno, palce też nawet w miarę gin, ale skoki były ogólnie bardzo ładnie, jak dla mnie 9. Ja uważam, że Hania narzeka, ale co z tego, że wolnie równo siebie nie widzieliście i słuchaliście się tylko muzyki. Sam tam jest bardzo dobrze wykonany, muzyka też nawet pasująca jak do tego tańca. Myślę, że widzę też, że się staraliście, że taniec był długo przygotowywany. Chciałem coś tu skrytykować, ale za dużo nie ma do krytyki. Też nie śmiałyście się nic, bo twarze zachowane poważnie. Myślę, że dam mocną 9, gdziekolwiek ją tu mam. 9. A ja trochę sprostuję, bo Zachary chyba nie wie. Dziewczyny przygotowywały ten występ wczoraj. Więc no, to też świadczy o ich profesjonalizmie i o tym, że
ze swoich umiejętności w tak krótkim czasie są w stanie zrobić no, taką przyjemną dla oka, takie przyjemne dla oka widowisko. Bardzo dziękuję Wam za to wykonanie. Uważam, że naprawdę jesteście bardzo dobrze przygotowane do tego, żeby dalej ten taniec kontynuować i uprawiać. Ode mnie 10. Teraz zobaczymy taniec współczesny w wykonaniu Zofii Herman z klasy 6B. Starałaś i raczej dużo to robi, długo przygotowywałaś ten występ, więc myślę, że dam 7. No Zosia, no tańczysz, no co tu dużo gadać, no sprawia ci to dużą frajdę, dobrze się w tym czujesz, naprawdę widać, że robisz to z pasją. Dla mnie dyszka. Ja daję 8. Zatańczyłaś bardzo ładnie, wczułaś się w muzykę, chociaż wiem, że sama tego nie użyłaś, to i tak dla mnie jest bardzo ładne. No jednak szkoda, że sama tego nie użyłaś, ale 9. Teraz zobaczymy ostatni występ w wykonaniu Zuzanny Czechowskiej z klasy 4D. Thank you.
To był bardzo dobry występ. A teraz wysłuchajmy naszych jurorów. Nic dodać, nic ująć. Dla mnie 10. Mimo bolącej nogi, którą dzisiaj niedawno po sobie rozwaliłaś, 10. Ja muszę to zrobić na stojąco. 10. Co tu dużo mówić, to jest bardzo niesamowite, bo masz na pewno, jesteś silna bardzo, że możesz tak po prostu jedną ręką przytrzymać na tej górze, pojerać jakiś fikok, nie wiem jak to w ogóle nazwać, to jest niesamowite, trzeba mieć bardzo dobrze zachowaną równowagę w głowie, ale myślę, że dam 9. Za uwagę. Na koniec chcę wszystkim przypomnieć, że w najbliższych dniach zostaną Wam rozdane karty do głosowania. Na karcie można zagłosować na jeden występ spośród 3 wybranych. Jak zakreślicie więcej niż jeden występ, to głos będzie nieważny. Wyniki zostaną ogłoszone po policzeniu głosów. Część dzisiejszych występów zostanie powtórzonych na festynie dorosłych dzieciom, który odbędzie się w najbliższą sobotę 8 czerwca. Natomiast film dzisiejszej imprezy zostanie umieszczony na stronie naszej szkoły oraz w serwisie YouTube. Widzę, że nasi jurorzy już policzyli głosy. Przekazuję mikrofon przedstawicielowi jury, który ogłosi 3 pierwsze miejsca. Do finału przechodzą Cezary Nowak, Lena Fix i Julia Pruchaniewska oraz Zuzanna Czechowska. Jeszcze raz poprosimy o wielkie brawa dla naszych uczestników. Dziękujemy wszystkim za tak liczną obecność. Niestety to już koniec naszych występów. Dziękujemy.